Witam serdecznie wszystkich. Młodzież wraz z opiekunami, wychowawcami, kapłanów. Na spotkaniu z zacnym gościem dzisiejszej naszej konferencji, księdzem profesorem doktorem habilitowanym Tadeuszem Guzem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ponieważ zależy nam bardzo, mnie osobiście też, ale i naszemu środowisku, aby ostrołęcka młodzież co nieco dowiedziała się o podstawowych prawach, jak również o celowości życia człowieka, szczególnie młodego człowieka, który ma bardzo wiele pytań. Nurtuje go rzeczywiście taka problematyczność, że nieraz nie potrafi sobie z tym poradzić. A wiem, co mówię, ponieważ tutaj mam kilkanaście pytań, dosłownie więcej niż kilkanaście. 26 pytań, które postawiła młodzież w jednej ze szkół, a wiem, że księdza profesora, że to nie wszystkie. Także to nie wszystkie, bo tutaj jeszcze ksiądz dzisiaj mi mówił, że uczniowie z innej szkoły też mają przygotowane pytania. Czasu mamy na to 2 godziny. Jeżeli okaże się, że zabraknie nam tego czasu, no wówczas trzeba będzie ewentualnie wydłużyć. Ale to wszystko zależy od słuchaczy. Ksiądz profesor, kochani, jest to tak wspaniały Boży człowiek, ma tyle Bożej energii, rzeczywiście, że wczoraj zakończyliśmy nasze rozmowy o dość długo, chyba po 23. Nie wiem, czy ktoś z was był wczoraj w Farze. Była konferencja, wyjątkowa konferencja. I oczywiście dzisiaj też będzie wyjątkowa konferencja, jakby kontynuacją tego naszego wczorajszego spotkania w Farze o godzinie 19 tutaj w OCK. Także jeżeli ktoś z was zasmakuje w tym poznaniu prawdziwym, które będzie za chwilę płynąć z ust i z umysłu i z ducha księdza profesora, to już z góry na godzinę 19 was też zapraszam. Bardzo wielu dorosłych się zapowiada na to spotkanie, a więc jeżeli chcecie, żeby rzeczywiście dowiedzieć się coś od i ważnych praw od takiego zacnego gościa, to warto wcześniej przyjść. A teraz o wprowadzenie. Proszę księdza profesora, no czego byśmy oczekiwali, a szczególnie czego oczekuje młodzież, a was zachęcam, kochani, do zasłuchania. Żeby było tak, że rzeczywiście jest taka cisza, a wy swoją dyscypliną śledzicie myśl, którą będzie tutaj wypowiadał ksiądz profesor. Ja postaram się odczytywać te pytania i w takiej formule to nasze spotkanie będziemy prowadzić, które zaproponował sam ksiądz profesor. Jeszcze raz gorące brawa. Ksiądz profesor mówi, że te brawa są dla was, bo gdyby was nie było, to nie byłoby do kogo mówić. Tak jest. Dziękujemy waszym dyrektorom. Tutaj pozdrawia również prezydent Masy Janusz Kotowski, który nie mógł być, miał być dzisiaj, ale obowiązki służbowe wezwały go do stolicy. W tej chwili rozmawialiśmy telefonicznie, jest w Warszawie, więc nie mógł przybyć, ale was wszystkich gorąco pozdrawia. Księdza profesora też bardzo, bardzo gorąco pozdrawia i dziękuję za tę obecność. Proszę przekazać również podziękowania dyrektorom szkół, które reprezentujecie, wychowawcom, tym wszystkim, którzy sprawili, że możecie tu dzisiaj być. Oddaję głos księdze profesorze. No i życzę tego zasłuchania, tego, żeby ta moc tutaj dzisiaj była obecna. Moc Boża. Bo gdy jest rozumienie, to wtedy Duch Boży rzeczywiście dotyka nas. Bardzo proszę. Wielce szanowny i drogi panie dyrektorze, wielce czcigodni i drodzy współbracia kapłani, czy siostry zakonne, nie widzę tutaj, ale może jakaś siostra zakonna jest i uczy was katechezy. Wielce szanowni i drodzy państwo, nauczyciele, katecheci, wychowawcy, umiłowana młodzieży. Chciałbym tylko zanim przejdziemy do tej formy pytań i odpowiedzi, to chcę wam, kochani, powiedzieć, że jak byłem w waszym wieku, to z pasją
zasypywałem moich profesorów w szkole średniej, a już się zaczęło w szkole podstawowej, mnóstwem pytań. I dlatego z pasją spotykam się z młodzieżą właściwie z całego świata, bo tak moja biografia naukowa jest w połowie związana z Polską, a w połowie z Zachodem, bo 14 lat pracowałem dla zachodnio-niemieckiej uczelni i wykładałem tam dla młodzieży szwajcarskiej, niemieckiej, holenderskiej, francuskiej czy austriackiej. Także Polacy się zdarzali pośród studentów. I chcę wam powiedzieć na początek i to bardzo mocno wyakcentować, że jesteście niezwykli. Że Pan Bóg jest takim cudownym kreatorem, że każdego z was stworzył jako człowieka, ale wyjątkowego człowieka. I chcę wam powiedzieć, mając wieloletnie doświadczenie uczelni zachodniej, że jeżeli chodzi o wielkość waszych talentów jako polskiej młodzieży, czy wspaniałość waszych talentów, czy genialność także w wielu aspektach, którą reprezentujecie sobą, że nie musicie się ani przez moment czy wstydzić, że jesteście młodzieżą polską, czy wahać, czy wy to tak możecie być porównywalni z młodzieżą zachodniej Europy, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady, czy innych krajów świata, tych, które rzekomo wyprzedzają nas. W świetle moich doświadczeń z zachodnią młodzieżą chcę wam powiedzieć i zapewnić was, że jesteście wielcy. W niczym nie ustępujecie młodzieży najbardziej cywilizowanych krajów świata, że macie potęgę w swoim rozumie, w swojej pamięci duchowej, w swojej wolnej woli duchowej, bo każdy z was posiada wyjątkową, choć ludzką duszę i ducha. I dlatego też, kochani, bardzo się tym z tego faktu radujcie. I ja się raduję też, bo taką młodzież, żeby napotkać, to trzeba przemierzyć cały glob i przybyć do Ostrołęki, bo tutaj jest młodzież unikatowa. I wy jesteście taką młodzieżą. I przybyłem, żeby przede wszystkim wam to powiedzieć, że Bóg jest takim cudownym kreatorem, że was, waszych rodziców, wasze rodzeństwo, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, tymi, którzy administrują tym uroczym miastem, w którym mam zaszczyt i wielką radość serca być pierwszy raz w moim życiu, już nie tak bardzo krótkim, bo ponad 50-letnim. I bardzo się tym dniem i tym wczorajszym już wieczorem raduję i wierzę w to mocno, że także wy będziecie się radować tymi treściami, których dotkniemy. A jak Pan Bóg da nam zdrowie, to będziemy się może tak raz w roku spotykać, a ja już teraz was zapraszam jak najserdeczniej na dalsze debaty takie systemowe na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Mamy mnóstwo kierunków bardzo ciekawych, bardzo atrakcyjnych i ja osobiście, jak powiecie, że jesteście z Ostrołęki, to od razu powiem, że to jest jedna z najwspanialszych wspólnot młodzieżowych całej naszej pięknej, bogatej w człowieka, w kulturę, w wielkie sprawy Polski. Bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego wstępu. I teraz, kochani, bo jedna z najwspanialszych form uprawiania nauki i tak się na Zachodzie, kochani, uprawia naukę, że tam jak profesor wychodzi z wykładem, to pierwsza uwaga po pozdrowieniu, jaką czyni, to mówi tak: kochani studenci, w każdym momencie możecie mi przerwać wykład, bo trzeba treści, które się porusza, zrozumieć. A wy, kochani, macie taki genialny intelekt, każdy z was,
zapamiętajcie sobie do końca życia, że macie intelekty takie, jakie mają nobliści czy najlepsi reprezentanci nauki polskiej czy światowej. Wasze rozumy, pomimo młodego wieku, w niczym nie ustępują swoją genialnością naszym rozumom, jako waszych profesorów, czy wychowawców, czy rodziców. Bardzo mocno w to uwierzcie. I chcę wam tylko jedną scenkę opowiedzieć z mojej takiej działalności już prawie 30-letniej naukowej w kraju i za granicą. A mianowicie, kiedyś prowadziłem takie seminarium dla międzynarodowej grupy studenckiej w Niemczech południowych, w tej części zachodniej. I przyszedł na nasze spotkanie seminaryjne też taki student, który miał na imię Sergiej. Jak przypuszczacie słusznie, to był student rosyjski z Kaługi, 180 kilometrów położonej na południe od Moskwy. I wyobraźcie sobie, że ja wtedy analizowałem zasadę tożsamości, bo to jest jedna z najwyższych zasad w ogóle bytu, poznania i myślenia. I ukazałem tym studentom i między innymi temu Sergiejowi, że ta zasada, racja tożsamości jest w każdym człowieku. I pamiętam do dziś, jak ten Sergiej w przerwie tego seminarium podszedł do mnie i mówi: księże profesorze, jak ja dziękuję księdzu za omówienie tej zasady tożsamości. Ja myślałem, że jako Rosjanin, żeby być sobą, to muszę wyjechać na zachód Europy albo do USA. A dzisiaj na seminarium zrozumiałem, że ja jestem sobą, że moja tożsamość jest wyjątkową tożsamością i że nie muszę ani powracać do Rosji, ani emigrować do USA, tylko tam, gdzie jestem, jestem tożsamy w sobie. Jestem sobą. I jakie to było dla niego nieprawdopodobne zadziwienie, bo tak jak wiecie, ideologia komunistyczna odbiera każdemu, odmawia jakiejkolwiek bytowości, w tym każdemu człowiekowi, jego własnej tożsamości. To jest tylko jeden z przykładów, jak prawdziwa nauka, wielka nauka, którą jeszcze częściowo znacie dzięki swoim wspaniałym pedagogom, jak ona jest niezwykła dla naszego intelektu. I dlatego też ogromnie się raduję i ja się zamieniam w słuch, a wy, kochani, stawiajcie pytania. Każde pytanie jest bardzo cenne. I zapewniam was szczerze, że to, co przestudiowałem, to, co odkryłem z prawdy, tym się z wami podzielę. Jeżeli dzisiaj mnie zapytacie o coś, czego nie wiem, to wam też szczerze powiem. Bo wiecie co, jaka jest prawdziwa nauka? Że ona więcej nie wie, aniżeli wie. Przykład, kod genetyczny każdego człowieka. My jesteśmy, kochani, na początku odczytywania kodu genetycznego w naukach różnych, bo interdyscyplinarnie się odczytuje kod genetyczny. Ale wiecie, kochani, że z tych treści, które już można odczytać, które tkwią w każdym człowieku, to jest więcej treści niż w największej bibliotece świata. Dlatego powiedzcie swoim pedagogom genialnym, że jeżeli jeszcze nie słyszeli, że każdy z was jest największą biblioteką świata, to proszę tego popołudnia swoim wspaniałym profesorom o tym opowiedzieć, że każdy z was, że młodzież Ostrołęki, ale każdy indywidualnie reprezentuje największą bibliotekę świata. Bardzo, bardzo dziękuję za wysłuchanie tych kilku słów, a teraz przejdźmy do naszej debaty. Będę odczytywał te pytania, które młodzież wcześniej, proszę księdza profesora, napisała, przekazała mi. Bardzo proszę, wsłuchajmy się w pytanie i później ksiądz profesor
będzie odpowiadał. Jak to możliwe, że Bóg nie miał początku? Kochani, kiedy rozpoczynała się nauka, czyli tak jak pamiętacie, Sokrates jest ojcem nauki. Wraz z nim i Platonem, jego uczniem, który 30 lat studiował u Sokratesa, i Arystotelesem, który 20 lat studiował u Platona, to byli trzej, którzy zapoczątkowali dzieje nauki, którzy uporządkowali podstawy nauki. I właśnie kiedy wtedy było jasnym, że w świadomości zdecydowanej większości ludzi nie było poznania prawdy o tym, że Bóg jest wieczny. I wyobraźcie sobie, że Sokrates na rynku ateńskim, kiedy rozprawiał nad zmiennym bytem, czyli nad człowiekiem, który się zmienia, nad zwierzętami, które się zmieniają, czy roślinami, czy kosmosem, to doszedł do przekonania, że żeby zrozumieć byt, który się jakoś zmienia, potrzebne jest nam zrozumienie bytu, który jest absolutnie niezmienny, który jest wieczny. I tak, kochani, doszli ci pierwsi uczeni świata do poznania prawdy o tym, że żeby wyjaśnić kosmos, to trzeba zrozumieć, że istnieje byt wieczny. A czym się charakteryzuje wieczny Bóg? Wieczny Bóg charakteryzuje się, kochani, tym, że posiada rację istnienia w sobie. I tylko taka bytowość nie potrzebuje początku. Bo tam, gdzie jest, kochani, wieczność, tam nie ma początku ani kresu. Tylko w bytowości, która jest w czasie, jest początek, jest rozwinięcie się i może nastąpić kres. Ale tam, gdzie jest byt wieczny, i to są, kochani, intelekty, które są pogańskie, bo ani Sokrates, ani Platon, ani Arystoteles nie znali Boga objawionego. Tylko rozumowali, dokonywali namysłu nad kosmosem. I dlatego można z całą pewnością, kochani, powiedzieć, że gdyby się zażądało od Boga jako wiecznego początku, to to by oznaczało próbę Jego zdetronizowania. Dlatego też Bóg nie może mieć, kochani, początku, tylko wręcz przeciwnie, jest bytem wiecznym i koniecznym. A koniecznym bytem nazywamy taki, który nie może nie istnieć. Tak najkrócej można odpowiedzieć na to bardzo cenne pytanie. Czyli gdyby nie ten byt konieczny, no to my nie zaistnielibyśmy, proszę księdza. Tak, bo on jest racją naszej bytowości. A my jesteśmy bytowością, ponieważ mamy początek, to dlatego, kochani, o naszej ludzkiej bytowości nie można powiedzieć, że jest bytowością konieczną. Czyli, że my możemy zaistnieć, ale nie musimy. A dlaczego istniejemy? Tylko dlatego, że istnieje taki absolut, taki kreator, który jest wieczną, cudowną bytowością. I my, każdy z nas, jest wieczną myślą, czy wieczną ideą Boga Kreatora. Coś niezwykłego. Ale nie chciałbym uprzedzać, bo być może ktoś z waszych koleżanek czy kolegów zapyta o ten punkt, więc prosimy, panie dyrektorze. Następne pytanie. Co to znaczy, że Bóg jest nieskończony?
Rozumiecie, kochani, że są różne typy nieskończoności. Na przykład w matematyce mamy nieskończoność typu ilościowego. Czyli jeżeli mamy linię, to linia składa się z różnych punktów. Czyli dzielimy linię na różne punkty. I materia nasza, tak jak wiemy, składa się z bardzo różnych i wielu komórek. Czyli to, co jest materialne, to można podzielić. Ale tak jak wiemy, to jest ograniczone, czyli w pewnym sensie skończone. Bo mamy konkretną liczbę choćby komórek w naszej bytowości. Ale jeżeli mówimy o bycie Boga, który jest bytem i absolutnym duchem, to tam, kochani, tylko możemy mówić o metafizycznej nieskończoności. Czyli o takiej właśnie bytowości, która wszystko ogarnia, wszystko przenika, nie będąc jednocześnie tożsamością ze światem. Czyli Bóg nie jest światem. Bóg nie jest czasem czy przestrzenią tego kosmosu. Czyli Bóg nie jest kosmosem, tylko Bóg, jak mówimy w języku nauki, jest transcendentny, czyli przekracza ten kosmos. I dlatego w tym sensie absolutnym mówimy, że ponieważ wszystko jest Bogu znane i Jego bytowość wszystko przenika i ogarnia, dlatego mówimy o Bogu, że On jest w metafizycznym, duchowym tego słowa znaczeniu nieskończonym.